No siema wszystkim z tej strony, Zancano, to jest kolejny odcinek z serii Dzień z Życia Brodacza, a będziemy dalej rozwijać tą wioseczkę. Tym razem dam wam spokój, wiem, że przez ostatnie odcinki robiliśmy mury i robiliśmy teren, ale to jest podstawa, to zawsze musi być zrobione, sami wiecie, że jak ma coś fajnego powstać, to muszą być podstawy. Ale żeby trochę inaczej było, dzisiaj zajmiemy się spawnerem. Tak jest, tym oto spawnerem zombiaków, co jest pod wioską. Już sobie zaznaczyłem, gdzie się moja kubuidę kończy, w którym kierunku dokładnie. Czyli tam i tam. A więc będziemy wynosić zombiaczki w tą stronę mniej więcej. Także, co tu trzeba zrobić na początku? Co ja to będę robił? Jesteśmy na 1.9 na brodacie.net. Teraz w ogóle zapomniałem, czy to powiedziałem. Mam nadzieję, że powiedziałem i jest spoko. To trzeba o jedną kratkę wszystko na bok, czyli ten cały kobel, co tu jest. Sio. Potem będę coś to ozdabiał, na razie zombiaków nie będę puszczał, zrobimy jeszcze tak, o, żeby nie było. Podłoga, nie będą nic spływać, nic, one mają po prostu co wyjść, one będą i tak jak mnie zobaczą, bo będę sobie tam stał niedaleko i żeby one się spełniły, tak, to muszę w niedalekiej odległości mniej więcej stawać sobie. I mniej więcej coś takiego tu powstanie, czyli to będzie całe puste tej ściany, możliwe, że nie będzie, nie, tak, tej. No to mogę ją zbić już jakby nie patrzeć. Jej tu nie będzie, ona tu nie ma prawa istnieć. Ale są póki co schodki, więc sobie to sobie zostawię. O, ale tego reszty tu nie będzie. To też jest schodek? Nie, to nie jest część schodka, więc spadaj. Spadaj! No to nie było w planach. Lecimy z koksem. Sobie to oświetlić, bo nie chcę, żeby mi się tu jakiś zespałnił, drań. Zrobimy sobie coś takiego, że jednego sobie zostawię, żebym wiedział, który róg. O który róg się rozchodzi. Który róg mam nie ruszać? Znaczy, w który róg mam nie iść specjalnie, o. Zrobiłem sobie też taki kilofik. Sam go sobie zrobiłem. Znaczy, tam dołożyłem memlink, czyli naprawę. Bo dostałem w donate, nie pamiętam od kogo, zabijcie mnie, nie? I się nazywa Moc Matki Ziemi, wyrywa kamienie równo, nie? Znaczy to nie jest może wyrwi kamień czy coś, ale... A! Co ja zrobiłem? Nie! Co ja zrobiłem lepszego? Skąd ja tą wodę jeszcze mam tak naprawdę? A wiem, bo chodziłem po jaskiniach, hehe, dzisiaj. Tak jest. I co ja dzisiaj robiłem? No muszę wam się pochwalić, jestem z siebie bardzo zadowolony. Odkładałem to na... O, to trzeba będzie podłogę zrobić. No. I to wypadałoby oświetlić. Troszkę. Dobra. Rozwalałem szafki. Tak, dobrze słyszycie, rozwalałem sobie szafki. Co tam jest? Aha, dobra, to trzeba zatkać tak czy siak. No. Draniu. Siekierą. No, tak, dobrze słyszeliście. Rozwalałem szafki siekierą, bo już... no po prostu ten TGS już się rozwaliłem w cholerę. Dlaczego, spytacie? Dlaczego, żeś ich po prostu nie wyrzucił? A dlatego, że mi posłużą jako... Bo ja mam... Nie mam centralnego ogrzewania, jak niektórzy z was. Ja po prostu palę sobie w piecu, żeby mieć ciepło w tyłek, ale to zimą, bo teraz jest mi ciepło latem. Ale miałem to coś robić, nie? Ogólnie. Co ja chciałem jeszcze rzec do was? No i tak, i drewnem, i to, i się zatkałem. Nie, tym, węglem, nie? W ten sposób. To i tak będzie zatkane wszystko. Muszę iść w tą stronę po prostu. Tak jak mówię, węglem i drewnem, a te drewno po prostu z tych mebli pójdzie na rozpałkę. Bo używam dużo większego i będę i tak bym musiał je pociąć, a to się fajnie będzie jarać, coś mi się zdaje. Zwłaszcza te dykty z tyłu mebli. Fajnie się jarają. Bo to wióry są i szybko się zachodzi ładnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Rozwaliłem je, ale moment zeszły, nie? Bo to były tak stare meble, no tak śmierdziały komuną. Czyli, no, dość starsze ode mnie, nie? Więc... Skąd ja je wziąłem? No,
te meble, no, leżały sobie bardzo długo zresztą. I się nikt nimi nie interesował. Aż w końcu uznałem, że no, wypada się ich pozbyć. Bo leżały tutaj niedaleko mnie, jak ja nagrywam sobie. O Jezus, zresztą. I ja sobie miarę miejsce szykuję. Tutaj, gdzie jestem, bo ja tego nie nagrywam u siebie w pokoju na przykład. To jest moja samotnia, mój bunkier. Tu się bunkruję przed ludźmi, przed światem i sobie nagrywki i tyle, nie? To tak, jakbyście nie mieli własnego pokoju. Teoretycznie mam własny pokój, tylko jest mały, strasznie i tu mam dużo więcej miejsca. Mam też siłkę ustawioną, mam siłkę, no ciężko to nazwać siłką, ławeczkę i sobie normalnie se ćwiczę. Właśnie dzisiaj sobie chyba też poćwiczę, bo coś mnie kuje. A wezmę te żelazo, nie? Dobra, wróćmy do jednak do siekiery i do rąbania mebli, bo to jest chyba, no nie jest to temat, który... A mogłem to nagrać jakieś, nie, bo to wstyd pokazać takie... Tak, czekaj. Czy tam coś jest? Czy ja to mogę sobie po prostu zatkać i cześć, i mieć to gdzieś w nosie, nie? Mogę. Czy to sobie zatkam po prostu i cześć. Ale nie tak, bo ja tu chcę mieć podłogę fajną, więc ten poziom będzie wszystko zatkany. Proszę bardzo, tu nigdy tego nie było. Zresztą tam nic nie ma fajnego. Chyba. Znaczy nic nie było, nie? Więc uznajmy, że nie ma. Dobra, i tu ten poziom będzie inne bloki na razie. Na razie trzeba iść w tamtą stronę. I jaki jest plan, zarys? To chyba też można zatkać, co? Co tu jest? Jakiś tam węgiel. Ale zrobimy sobie tak, że mi się tu nic nie spełniło. No fajnie. Jeszcze coś? Daleko to leci? Bożesz, mordę. Całe kurna korytarze pod wioską mam. Może nie jest tak źle. Dobra. Mam drewno? Nie mam drewna. Węgiel na pewno. Po łodzi sobie wezmę węgiel. Dobrze, idę w dobrą stronę. Dobrze wsiądę i dyj! Cholera wie. Zgubiłem się już? Czy mi się zdaje? Nie, jestem dobrze. Naprawdę, ja się w jaskiniach gubię momentalnie, nie? Ja naprawdę i wtedy panika, gdzie ja jestem, nie? Jak to wygląda. Dobra, ale wróćmy z powrotem do tych mebli. I ja nie włączyłem sobie stopera, nie? Nie mam pojęcia, ile tutaj nagrywam. Po co? Nie budzik, stoper. Start, dziękuję. Start. Dobra, nacisnąłem coś i nie zaskoczyło. No niestety, tak to bywa. I jakie ja chcę mieć tutaj, jak chcę mieć... Dobra, na razie zrobimy to tak. To co zamkniemy. Tego tam nigdy nie było. Mam kobyla, mnie nie żal i będę sobie zamykał. Do widzenia. Będę potrzebował, będę wiedział, że tam jest coś za tym, nie? Dobra. Schodki są schodkami, to myślę, że jedziemy. Z koksem. Jakie to będzie długie? Nie wiem. To co zostawimy? Jeszcze... I tak, rozwalałem te meble siekierą i momentalnie schodziły, nie? Nie, że się rozwalały, tak? O, ale ty jesteś, nie, siekierą przewaliłem. Nie, gwoździki, na które to wszystko zbite, nie? To ten klej już był tak stary, że ty normalnie... Ja też nie mówię, że jestem słaby człowiek. Odkąd zacząłem ćwiczyć, zauważyłem, że no siła przybrała. I więc trochę sił tam użyłem. Poszły momentalnie, się rozkleiły. Znaczy rozkleiły, rozkleiłyby się same, nie? Pomogłem im trochę. Trochę się użyłem i po prostu pach powyrywałem. Po prostu tam, gdzie złącza były, że tak powiem, po polskiemu. To sklejaki, nie? No sklejaki lub też na gwoździki tam tył ten był zapchany i tyle, nie? I tak są meble przecież robione. Tak były robione i tak też są pewnie robione, no i tyle, nie? No i jakby było na śruby poskręcane, to musiałbym to wszystko rozkręcać, nie? Jak to Ikea, czy skręcaj, nie skręcaj, nie? Jak widzicie, co mam na myśli, to aż mi współczuję wam, nie, w tym momencie. Czemu ja kopię ten poziom? Też kiedyś go będę musiał rozkopać, ale na razie nie teraz. I się rozwaliły. I leżą u mnie sobie na składziku. Jeszcze nie pocięte w równe kawałeczki, żeby jakoś tam wlazły do pieca, bo to... Jest piła potrzebna, mam też piłę. I wstyd przyznać się, ale ani razu ja z niej nie korzystałem. Wszystko moi bracia robią, bo ja jeszcze mam dwóch braci. I oni po prostu to tną, bo ja jakoś tak... Szczerze, nie mam manualnych zdolności, żeby ciąć piłą drewno. Jeszcze, kurna, normalnie bym się bał tam. Znaczy, pewnie pewnego w tym roku ja to zrobię. Tylko po primo, raźniej ze dwóch, szybciej to idzie.
Bo jak się już człowiek zabierze, to już robi tego dużo, tnie, nie? A druga, no nie po ta sekurację, no co, jak dobra. Jak on by mi miał asekurować, że co, że jak mi rękę wciągnie, to mi palce wyciągnie, już pocięte z tej piły, czy co, czy jak to ma wyglądać, nie? Tak, no, ja już tak widzę, ja już po prostu widzę, jak mi palce obcina. No niestety, tak to jest, jak się nie mieszka w centrum miasta. Niby mieszkam w dużym mieście, ale jak to widać, no w Gdańsku mieszkam jakby co, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to ja się nie wstydzę powiedzieć, gdzie. Chodzi o to, że w Krakowie mają jeszcze gorzej, bo tam w centrum nawet nie mają ogrzewania. I piecami napieprzają, potem kary mają, nie? Bo nie smogi i w ogóle wygląda to strasznie. Dobra, może jakąś matematykę tu sobie użyjmy. Raz, dwa, trzy, cztery, to ma być zamknięte, będą wszystko płotki. Jak chcesz, by one sobie spokojnie wychodziły dalej. Ale też dalej musi być jasno. Jakby to zrobić teraz? Bo ja chcę tu mieć, żebyś tu im się nic nie spawnowało, tylko tam. Ze spawnera dużo się zombiaków będzie spawnować, tylko nie każdy będzie tym. Zombie villagerem przecież, nie? To tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tu będą płotki. Mamy coś zaznaczyć. Bo dalej... Czy jakieś mniejsze wyjście? Mniejsze. I jakiś korytarzyk. Dobrze, dobrze, dobrze. Już mam inny pomysł, mam. Na 3, na 5 zrobimy. Więc to jest tu niepotrzebnie rozkopane. Dobra, to się potem zwiększy. 4. No tak, 5 to będzie. Raz, 2. Dobra. To też niepotrzebnie, ale co tam. Tu będzie ciemno. Tu jeszcze będzie... Tu już chyba na pół bloki zrobimy, tak, i będzie zejście. Na razie zrobimy sobie WB, wpiszemy, czyli workbench. Jak ktoś ma rangę, to sobie może robić. Starczy. Na razie zrobimy sobie tak. Tu będą mogli sobie wyjść. Ja ich będę wypuszczał. Jeśli będą, jakiś zombie villager będzie, to ich się pozabija wszystkich. Resztę zombiaków, a zombie villagera się wciśnie. Może nawet jakiś tutaj system, że lampy będą się zapalać na przycisk jakiś. O, bardzo łatwo to się robi, więc ja nie widzę problemu specjalnie, żeby to zrobić. Tu wszystko będzie tak. Czy ja chcę takie wyjście? Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, dotąd. Tutaj już będą znowu płotki. Dobrze. Kobel mi na razie niepotrzebny. Tu wszędzie będą płotki. Na tej wysokości. Tu mogą być półpłytki. Jak będzie płotek, żebym ja go ładnie siekał. O to bardziej chodzi. Dobra. Tu będą... Ile tu jest? Żeby... Stąd chodzi o to, jak one będą stać tutaj już ten zombiak. I... Nie wiem, czy jeszcze gdzieś na bok będzie salka, żeby po prostu ich wciągnąć jeszcze, czy już tutaj będę ich zamieniał, w tym miejscu. Bo jak podbiegnie w tą stronę, to inne zombiaki mogłyby go wciągnąć i zeżreć, nie? W razie co. Cholera wie, co tu się może dziać. Nigdy nie robiłem czegoś takiego. Więc zobaczymy. Jedno pole, tu będą zombiaki, ja bym jeszcze drugie zrobił. Czyli to będą znowu płotki. I furtki, tak, powiedzmy, no tu płotki, tu furtki. I tu by się już przydało zwykłe zrobić. I tyle pół bloków. Dlaczego pół bloki? Bo się na pół blokach nie spełnią moby, jak będzie ciemno. I tyle. I to tu może zostać ciemne. Nawet. Nawet nie muszę tutaj nic robić, po prostu pół bloka walnę i cześć, nie? Tylko pół blok musi być w tę stronę. Jak będzie u góry pół blok, to on się tak zespełni. Chodzi o to, że na niepełnym bloku ma być, bo jak dasz tak dacie, to będzie zaliczać, że tu już jest pełny blok. Tu, o, w tym jak stoję. A tu już nie ma pełnego bloku i stoję, powiedzmy, w tym bloku, o. Ale, no, niby on tam jest, ale go tam nie ma, nie? I tam się nie zespełni. W ten sposób bardziej to wygląda. Mam nadzieję, że rozumiecie cokolwiek z tego. Dobra. Jezus Maria. To może sobie to dać na razie, to zrobimy to tak. Wszystko biuro
Coś mnie zara trafi. Dobra, one będą tam, one se zejdą tu i tu ze 3 potrzebuję i tu już trzeba zgolić. 4. Dobra. Tu będą zamknięte, tu ich będę jeszcze wciągał, tu ich będę zamieniał. Dobrze. Tu już będzie to puste, bo powybijam wszystko, tu będzie coś, ten teges. Dobra, tu się będzie zamieniał taki zombiak. Ewentualnie tam drugą fasalkę dam, żeby się mógł... Ewentualnie jakby się dwa naraz zespełniły zombie villager, bo jeden się zamieni, drugi go zejrze, nie? Jeszcze, bo się pewnie nie zdąży zamienić. O to chodzi bardziej, nie? Dobra, więc zrobimy sobie w tą stronę małą salkę. Po prostu tam będzie ich będę ich wypuszczał, będzie wyjście po prostu i cześć, nie? Gdzieś tam się wykopię, fajne miejsce. Taki pomysł. Dobra, zrobimy wam jeszcze tutaj, żebyście więcej widzieli. Dobra, w tą stronę, salkę taką niedużą. Powiedzmy... Nie, jeszcze niepotrzebne kopię. To. Na ile? Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Na tyle starczy. Dobrze, 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 będziesz pan zadowolony. I o meblach wam mówiłem, że dzisiaj rozwalałem, trzaskałem je siekierą równo. No to co wam jeszcze mogę tu powiedzieć? Ogólnie bardzo dużego farta miałem, że ten spawner jest pod wioską. Ja naprawdę, to się chyba bardzo rzadko zdarza, ja jestem w czepku urodzony, nie? Naprawdę, tak uważam, bo musiałbym własny spawner postawić. Byłem nawet skłonny zrobić takie coś ze 100 do 200 kratek i po prostu ciągnąć te villagery, nie? Do wiochy, czy jakoś tak, czy jakąś kolejkę zrobić, czy coś, kurna, czy... No nie wiem, cokolwiek, nie? Jakoś tam próbować. Czy tymczasową kolejkę, bo wiem, że gracze by mi tą rozebraliby moment tą kolejkę, więc nie wiem, takie... Jakby się jeden, czy drugi, czy trzeci by się pojawił, bym po prostu położył kolejkę na te 100-200 klocków, czy coś i bym ich tam zawoził jakoś, nie? Wsadziłbym do tej kolejki tych villagerów całych. Dobra, teraz tak. To musi być wszystko niżej. A zresztą mogą być tu... To będzie jeszcze to, to też zrobimy, dobra. Nie widziałem, że to takie... aż tak daleko będzie, nie? Przepraszam, ale mi się odbeknęło, bo energetyki wciągam dzisiaj sobie. I pewnie dlatego bekam. To musi być na tej samej wysokości. Żeby mi tu zombiak czasem nie za bardzo żył. Tak jest. Dobra. Dziękuję, dziękuję. Dong, dong. Czy on jak będzie tutaj, ci mi nie wyjdzie stąd czasem? Nie, nie, bo tu będą płotki najwyżej na tym jeszcze, o. Na tej wysokości, o, na tej, o, na tej, na tej. Cholera, no za dobry ten kill off je. Jakieś fajne zejście będzie, nie wiem. Chciałem zrobić zejście u góry, ale... Przecież ja mogę zrobić jeszcze tutaj wyjście i to do góry pojechać. O, 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 o! To nie głupi pomysł. Po prostu tu się będzie jeden zamieniał, czy się drugi będzie zamieniał. I nie pójdę już w tą stronę, bo po co? Zrobię tu jedną kratkę. O, w tą stronę, tu będą... No ściana będzie już, nie? Już nawet nie płotki, więc... To jest bez sensu, żebym tu kładł. Tu będzie wyjście. Na dwa, bo wiem, że się lubią klinować gnojki. Chyba, że puszczę po prostu tutaj dotąd jednego zombiaka i on będzie spierniczał przed zombiakiem. Taki plan, nie? Zobaczymy. Dobra. Jedno na dwie poproszę tutaj. Na razie wyjście tymczasowe, potem się poprawi. Coś takiego to będzie wyglądać. Tu będą się spawnić, tu będą psa wychodzić. Tu będę tłukł tych, co nie potrzebuję. Albo starał się nie zabijać zombie villagerów, tu będę ich zamieniał, ewentualnie tutaj. Więc tu naokoło tego wszystko musi być przejście dla mnie. Tu już może być jasno, tam musi być ciemno. Świeczki dają na 3 odległości światło, ni dalej, więc jak tu będą świeczki, tam będzie ciemno na przykład, więc tu już świeczki mogą być w tych wszystkich miejscach, dobra. Wszystko zaplanowane, no dobra, no to jedziemy do góry. Na dwie do góry, tak? I to trochę wyżej poproszę. Dobra.
Wow. Strasznie wysoko tu jest. Nie wiem po co tak, ale dobra, niech jest. Jedziemy do góry, panowie. Tak patrzę na czas. Jeszcze jest trochę czasu. O, wągielek. Jak miło. Tu będzie pół blok, tu będzie pół blok. Idziemy do góry, aż się wykopiemy. Albo... Nie będę od razu robił. A, dawaj, to potem pozamieniam. Powiedział, kurna, 100 lat później. I to musi być po prostu nisko. W ten sposób. Ewentualnie sobie zakręcimy nad tym wszystkim. O! Taki zawijasek można zrobić. Mówię wam, fart, wluj. Oglądałem sobie filmik u Isamu. Jeśli nie kojarzycie, taki youtuber. Ja bym się nie zdziwił, bo nie no, dużo ludzi go zna, nie każdy musi go oglądać. Taki dość żywy jest człowiek. Wulgarny wręcz, można powiedzieć. Nie przebiera tam w słowach. Chciałem zobaczyć, czy jego content będzie mi pasował. I tak nie bardzo, wiecie? Nie wiem dlaczego. Może po prostu jest za żywy, jakiś taki, tak, jakoś tak... Trochę chaotycznie to u niego wychodzi wszystko. Nie wiem, czy... Znaczy, na pewno miał coś tam zaplanowane, jak tam ma wyglądać, nie? Tylko, że on jest autentyk. Real thing, że tak powiem. Dobra, teraz muszę zobaczyć, żeby nie wyjść za działkę. 3200... Jeszcze 10 kratek mam w tą stronę, dobra. Bo jakoś tak widzę, że to powolutku podchodzimy do góry. To jest, jeszcze raz spojrzę, wysokość 50, tak? Czyli 10 kratek jeszcze do góry musi iść. W ten sposób. Dobra, dobra. Zapas bobra tu za daleko. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko nie pamiętam co. A, tak. Nie pamiętam, kurna, naprawdę nie pamiętam. Zabijcie mnie wszyscy, nie? Naprawdę dobijcie mnie, bo moja pamięć jest bardzo dobra, ale bardzo krótka. A więc, co za tym idzie? Nie będę bankierem. Co jeszcze? Dzisiaj chciałem iść na plażę, bo akurat pogoda jest u mnie w Gdańsku. Jakoś tak... Tak mi się kurna nie chciało iść, tyłka ruszać. Że to jest aż straszne, naprawdę, nie wiem dlaczego. Powinienem, nie? Jakbyście, poszlibyście sobie na plażę, gdybyście mieli plażę obok? A mi się po prostu nie chciało dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Jakoś, powiem wam szczerze, nudzi mnie plaża. Plaża mnie po prostu nudzi. Jak ja nie mam tam nic do roboty. Napiję się jeszcze łyżka. Mam zakryty, żeby nie było, że tu jakiś sponsor. Bo ja ani grosza na YouTubie nie zarabiam. Żeby nie było. I dobra. Jak daleko jesteśmy? 3, 2, 3, 1. Jeszcze 6. Dobrze. Czy jesteśmy teoretycznie za tą salą, więc moglibyśmy już tu skręcać. Zobaczymy, czy mogę skręcać. Dobra. I w tą stronę. I w tą stronę. Dobra. No to lecimy. No to skręcamy. Tu będę wejście. Idziecie i pół bloki już się kończą. I taka sprawa, taka sytuacja. Ten TGS. Oglądałem też obcokrajowców, jak oglądają polskie memy. Ej, skończyło się pochodnie, nie? No kurza stopa, no. A chcę już się wykopać, ile mi zostało? Chyba niewiele. Mam nadzieję. Mam nadzieję! Panie, po ciemku mam się kopać, naprawdę, seriously, nie, idę w ten. Home, wy i osy, kład, dziękuję. Co tu tak ciemno? Teraz uważam, że... Proszę bardzo, trochę drewna. Junglowe, a co? A co? A co, a nic, a jajco. Dziękuję, wiem, że węgiel miałem w tym eku. I niepotrzebnie brałem jeszcze ze skrzyni. Czy jeśli pochodni starczy? Chyba ja. Świnki są, 5 sztuk. Jest też kurka. Tak będzie wyglądał na w zeszłym odcinku. Pewnie widzieliście jak robię.
cały odcinek robiłem kawałek płotu, dlatego płot został na razie taki sam. Lecimy tutaj. I gdzie ja się wykopię, jestem ciekaw. Tak na moje oko. To gdzieś tutaj się wykopię, to będzie wyjście pewnie jakoś. Z katakumb, kurde. I nowe villagery odrodzone, nie? Będą tu wychodzić. Hehe. Jezu, nie spojrzałem. Co ja tu zrobiłem lepszego? A zamknąłem sobie? No patrzcie, nie? To sobie zamkniemy. O, za to sobie zamknę. Idziemy się wykopywać. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Tak jak mówię. Isamu już. To nie jest Isamu, nie? To nie jest Isamu. Dobra, idziemy normalnie, bo pół bloków nie mam i nie będę tutaj. Nie mów, że zaraz byłem przy powierzchni. To mnie coś trafi. Jasne, że byłem przy powierzchni, a ja kurna poszedłem po pochodnie, nie? I teraz kwestia, gdzie się wykopię. O, oh, goddammit. Aha, czyli szedłem sobie w tą stronę i w tą. A ja myślałem, że idę sobie w tą stronę i w tamtą. No ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, no. Czyli wyjście będzie gdzieś bardziej w tą stronę, tu gdzieś pod koniec. Z chałupki. O, fajnie, przy murze będzie. Ja to lubię. Zrobimy sobie więcej pół bloków. No tak, no pary. WB, proszę bardzo. 60 to może przesada trochę, co? Starczy 30, starcz. Starcz, musi starczyć. A jak nie starczy, to wiecie, nie. To trudno się mówi. Tak, tak. Tak, tak, panie doktorze, proszę bardzo. Wypadało, bo tu światło dać. Dobra. Co ja chciałem jeszcze rzec do was? O! W sumie nie wiem, nie. Chciałem powiedzieć coś o konkursie, ale w tym momencie nie mam pojęcia, czy jak oglądacie ten filmik, czy już konkurs jest zrobiony, nie? Na 400 subów. Jeśli tak, dajcie znać, czy wam się podobał, czy nie, czy jak to wygląda, czy jakżeście go odczuli, że tak powiem, bo to kurde jest dla was robione. Dla mnie nie, bo ja z tego nic nie mam, nie? A czy mam tam, no kanał się lepiej wtedy rozwija. Nie będę was okłamywał, nie? Przecież, bo... No kto jest chociaż trochę kumaty, wie że na YouTubie liczy się tylko i wyłącznie, jak, może nie tylko i wyłącznie, ale bardzo liczy, oj, takie wyjście prosto tutaj, tak. Tu zrobimy wejście, tu zrobimy coś takiego. I to i w tą stronę skręcimy. Tak, bo tam ja chcę jeszcze mur trochę bliżej zrobić o jedną i co, i takie wyjście na jedną kratkę by było? Nie, nie, nie. To ja nie akceptuję czegoś takiego. To jest lipna robota. Dobra, i tutaj, zrutu, tutu, gacie, zrutu, proszę bardzo. I tutaj wyjście, i w tą stronę będzie wyjście. Dobra, i ten kawałek od muru, ja to akceptuję. Teraz trzeba to wszystko dirtem zatkać. Mam dirtu dużo, bo żem się nakopał przed chwilą. Dobra. I to będzie wyjście. Co to ma być w ogóle? Za czarne punkty jakieś niedobre. Teraz wypadałoby tu jeszcze zrobić takie coś, jak pochodnie gdzieś walnąć. Bo ja chcę mieć jasno! Jeszcze przed na... Dobra, i to teoretycznie już jest zejście. Tam jakiś budyneczek będzie, czy coś zadaszone, żeby nic nie wylazło z zewnątrz, ale żaden villager tu nie wlazł czasem. Bo one mają stąd wychodzić, a nie na odwrót. I tym bardziej, żeby zodiaki mi jakieś tu nie wylazły. Czasem, nie daj Boże. Dobra. To mogę sobie zatkać, tak. Dobra. Aż mnie korci, żeby już to włączyć i czekać, aż się coś zrobi. To zrobię. Jezus, muszę się podrapać. Po nodze, żeby nie było. Czy ja chcę jeszcze go włączyć? Za chwilę go włączymy. Czy na tym odcinku? Nie, na pewno nie na tym odcinku, bo tu już jest, widzę ile godzin. Znaczy ile godzin chciałem powiedzieć.
na następnym odcinku sobie go już uruchomimy, dokończymy spawnerek. Ale widzieliście, co zrobiłem. Trochę projekcji, trochę tu się wykopałem już wyjście, mniej więcej zaprojektowałem gdzie. Jeszcze może sobie zatkamy to. Tak, dirtem, mam dużo dirtu, więc sobie zatkam tą całą dziurę. Może nie konkretnie dirtem. O, zrobimy tak. Kobel mi nie jest potrzebny. O, i zatkamy to wszystko koblem. Dobra. Penocha. Nie chcę, żeby mi się tu coś spawniło. Braj co, więc zatkam całe. Nie jest mi to wyjście potrzebne. Co jest grane? Zatkałem się, widzieliście? Takie rzeczy, nie? Także mówię wam. I samu... co oglądamy u Isamu, jakbyście chcieli wiedzieć? No, u Isamu grał w jakiś horror. I krzyczał jak dziewczyna. Duży, wysportowany samiec alfa. Krzyczy jak dziewczyna, nie? Nie wiem, czy bym krzyczał jak dziewczyna, bo w takie coś nigdy nie grałem tak naprawdę. Nie lubię. Po prostu nie lubię horrorów. Znaczy, o zombiakach lubię filmy. O. A propos zombiaków. Już dwa. Trzy. I ogórek. Dobra, trzeba się was pozbyć. Dzień dobry. Główka będzie? Nie ma główki. Wow, wow, wow. Spadaj. Nie zabijaj zombiaka. Dobra, buchnął se. No skoro żeś se buchnął, to dobrze. No bez jaj, no. Dobra. Tu też miałem się czymś tutaj. O, już trawa tu zarosła na tym, nie? Jakie kurne, jakie to szybkie. Panie. Dobra, wypadałoby się pożegnać. Przywitałem się przy spawnerze. Ała, to ten. Nogę właśnie połamałem, nie? Dobrze, że tu się nie da nóg połamać w tym Minecrafcie, bo by była lipa. Na przykład wolniej chodzicie po takim upadku czy coś. Uj. Przywitałem się przy spawnerze, to się pożegna przy spawnerze. Dobra. I zapewne kolejny odcinek od razu nagram, ale zobaczymy. Także z tej strony był Zadze, no mam nadzieję, że się podobało. No tutaj żeśmy sobie już pewne procesy w stosunku do rozrodu tutaj villagerów, załatwienia sobie ich. Postępuje tu wszystko, że tak powiem. W następnym odcinku będziemy tu upiększać sobie mniej więcej tam już płotki, co postawiłem, wszystko będzie cacy. Także cześć, na raz czołeczka, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, że byliśmy na brodacie.net na wersji 1.9. Moja wiosteczka powstaje. Także cześć, nara i why so serious?